Mam koldziska, z tej strony Metsu i witam was w kolejnym odcinku z kariery Jana Bednarka. Dzisiaj czekamy na mecze z West Hamem i Brighton, ta druga drużyna nas raczej nie najlepiej wspomina. No ale może się odegrają w Premier League, kto tam wie. Jak widzimy szóste miejsce w tabeli, więc tragedii nie ma, ale może być lepiej, więc chcemy być wyżej. Bo europejskie puchary to oczywiście nasze marzenie. Gramy na własnym stadionie, więc nie chcemy zawieść kibiców. Zaczynajmy to spotkanie! Ładnie kluka panuje nad piłką. Obrócił się jeszcze jest tutaj Karol. Kapitalnie odnalazł Sancheza. Ten zwiódł obrońcę. Zagrał do Aju. Ten odgrywa do Sancheza. Jego wykończenie pozostawia naprawdę sporo do życzenia. Powinien się do niego dużo bardziej przyłożyć, bo uderzył beznadziejnie. Ładnie będarek ustawiony może walczyć w pojedynku główkowym i wygrywa tę batalię. Jeszcze Obiang przyjął piłkę. Konate, obiang. Daleki przerzut, tutaj może być naprawdę niebezpieczna sytuacja, opanował piłkę, zawodnik tutaj, ale ładnie Bednarek zgrał do naszego bramkarza i ten na spokojnie może wznowić grę i podaje wprost do Polaka, który niech się teraz poławi w rozgrywającego. Bednarek jak widzimy ustawia się dość solidnie w tym spotkaniu, jeszcze nie zdążył popełnić błędu, więc wszystko przed nim, Cicari to ładnie tutaj Polak zagrał, no i ostatecznie Fernandez przechwycił tą piłkę. Kujate zagrał do środka, zobaczmy. Obiang szuka miejsca do oddania strzału. Obiang ładnie tutaj, ale Fernandez jest na posterunku. No tutaj Bednarek mógł się zachować zdecydowanie lepiej. No ale jak widzimy, inicjuje akcję ofensywną. To się również ceni 49 minuta. Jan Bednarek, już kapitalny rajd Polaka, jest na skraju polakarnego, ale powstrzymuje go niestety Reid. I teraz szansa przed, przed West Hamem. Carol. Do środka Sanchez. Jeszcze jest tutaj Aju. Ładnie zastawił piłkę. Zagrał do Klukasa. Ten od nas Olsona nie ma centry. Jest podany po ziemi. Klukas. Do środka Sanchez. Aju. Ależ Adrian interweniuje. Kapitalnie, a przy dobicie Narsinga no, zachowuje się wręcz idealnie. 90. minuta. Jedna z ostatnich szans, jak nie ostatnia w tym spotkaniu. Ki. Dobre zagranie do Olsona. Jeszcze tutaj Narsing. I uderzenie. Ależ to pięknie zrobił Abraham. Kapitalne uderzenie z pierwszej piłki i bramkarz kapituluje po raz pierwszy, no i chyba po raz ostatni w tym spotkaniu, ale da nam to trzy punkty. Jest to gol, praktycznie wraz z ostatnim gwizdkiem, tylko dwie minuty doliczone i ten czas już na pewno upłynął, ale udało nam się na tyle dobrze rozgrywać, że sędzia nie przerwał gry, a Abraham zachwycił cały stadion. I koniec spotkania, zwycięstwo 1 do 0, jakże cenne zwycięstwo, Trzy punkty zapisane na nasze konto, gol w ostatnich sekundach, kapitalnie zrobił to Abraham, uderzenie z pierwszej piłki ponad bramkarzem, no i przeklikałem statystyki, jak zawsze coś się musi dziwnego zdarzyć. Tutaj widzimy bardzo dobrze oceniona gra Bednarka, ale to raczej Abraham będzie piłkarzem meczu. No bo po prostu zdecydował o wyniku. I za moment się przekonamy. 8,9 bardzo dobra ocena tego piłkarza, tak jest gracz spotkania. Bednarek ma bardzo wysoką notę jak na naszą linię obrony. Adrian 5 interwencji, ale nawet to nie uratowało West Hamu. Przejdźmy dalej! No, i jesteśmy już po pierwszym spotkaniu. Szóste miejsce, ale jak widzimy, strata do czwartego miejsca nie jest wcale taka duża, tak samo jak do trzeciego Liverpoolu, bo wynosi zaledwie 3 punkty. No, praktycznie drużyny z miejsc 3-5 różnią się od siebie tylko bilansem bramkowym, no, a my do nich tracimy 3 punkty, więc pokonujemy Brighton. I może, jak ktoś z nich przegra, to zrównamy się z nim. Punktami w tabeli. Naprawdę, ekipa Słonzi w tym sezonie radzi sobie rewelacyjnie. Wszyscy obstawiali, że będą walczyć o utrzymanie, a oni tutaj walczą o europejskie puchary. Czy nawet miejsce na podium? No, wiadomo, że miejsce na podium daje europejskie puchary, no ale przed sezonem nikt by nawet o tym nie śnił. Europejskie puchary to już byłoby dla nas spełnienie marzeń. A podium? No po prostu rzecz niewyobrażalna, która do teraz mi się nie mieści w głowie. Gramy z Brighton, mecz wyjazdowy, łatwo nie będzie, bo na pewno pałają, rządzą zemsty, ale my chcemy ich pokonać. Zacznajmy. To widowisko. Dobrze opanował tą piłkę. Zagrał do Narsinga, ten odgrywa do Aju. Jeszcze Sanchez klukas na pozycji, może być centra na pole karne, zejście do prawej nogi. Ładne zagranie. Aju Sanchez! No i niestety pudło. No Renato Sanchez ma bardzo źle nastawiony w dzisiejszym materiale. Celownik musi na tym zdecydowanie po popracować. Sanchez, świetne odegranie, jeszcze wybiega Portugalczyk na pozycję klukas. Panuje świetnie nad piłką, do granie do Aju. Aju próbuje dryblować. Centra idealnie by było, gdyby La Torre przegrał ten pojedynek główkowy. Goldzon oddala zagrożenie, ale jest tutaj Bednarek, który znów pozwala naszej drużynie atakować. Jest kij, ładnie do Klukasa, który jest dzisiaj niezwykle aktywny. Sanchez w polu karnym, Sanchez przegrał pojedynek, no i nasza, nasza akcja niestety dobiegła końca. Vidal ma sporo miejsca. Zagrał do Delanea. Duńczyk szuka miejsca do podania. Nadal bawi się piłką. Vidal dobrze, że nie Arturo, Arturo tylko Nacho Dyer. Czy będzie centralna pole karne? Tak się dzieje. I tutaj bardzo dobrze interweniuje Luciano Narsing. I będzie zaledwie rzut rożny. Poświęcenie Holendra przyniosło pozytywne skutki, bo nie padła bramka. Ale mamy rzut rożny, który również stanowi duże zagrożenie. Grę wznawia Pascal Gros. Gros na pole karne. Delaney przegrał ten pojedynek główkowy. I co tutaj się działo? Nie wiem, ale bramkarz beznadziejnie się zachował. I tylko szczęściu zawdzięczamy, że nie tracimy bramki. Bo Delaney no miał dużo pecha, że dostał akurat w twarz w tej sytuacji. Ale wszyscy go zmylili, ewidentnie. Key dobrze zagrał tutaj. Aju zastawia piłkę, odgrywa do Sancheza. Aju ponownie przy piłce. Niekryty Luciano Narsing może centrować polekarne, jednak wchodzi w pojedynek. KI jest tutaj Klukas. No ale nie trafił, niestety nie trafił. To mogło być 1 do zera, ale zmarnowaliśmy szansę. 63 minuta w natarciu ekipa Brighton. Spokojnie sobie konstruują akcję Pryper, zagranie do Diera, Dajera oczywiście, Dier ładnie opanował tą piłkę. Jest już w polu karnym, ale przegrywa pojedynek z Janem Bednarkiem i będzie zaledwie corner. Świetna postawa polskiego obrońcy. No i będziemy oczywiście świadkami rzutu rożnego, na boisku pojawia się Wilfried Bony w miejsce Aju, który dzisiaj nie rozgrywał najlepszego spotkania mimo kilku sytuacji. Klukas wybija tą piłkę, nie ma niestety okazji do kontry. Goldson, Pryper. Dojrzał Delaney'a, Ale Mur Mulder jest na posterunku i łapie ten strzał. 81 minuta w natarciu znów niestety po Brighton. Ładnie Gross, ale łatwo straci piłkę. No i kolejny rzut autu. No myślę, że więcej z tego Niemiec wyciśnie. Jednak Gross ponownie przy piłce. Pryper. Holender jeszcze dojrzał Delaney'a, Ten do Grossa. Pascal Gross. Centralna Marea. Ale Mulder dzisiaj jest naprawdę pewnym punktem zespołu. No, i zobaczmy. Teraz nasza szansa. Narsing Sanchez, dobrze do Klukasa. Ten na pole karne, jak to się skończy? Błąd obrony i 1 do 0. Tak jest Renato Sanchez. Wreszcie jego celownik jest dobrze nastawiony. Długo na to czekaliśmy, ale wreszcie się udało. 88 minuta i 1 do 0 dla Swansea. Kapitalnie zamknął to Renato Sanchez. Można mu wybaczyć wszystkie dzisiaj zmarnowane sytuacje, bo ten jeden strzał prawdopodobnie da nam 3 punkty. Ekipa Brighton już myślała, że ma remis w kieszeni, ale jednak okazało się inaczej. My walczymy do końca. Ładnie tutaj przejął piłkę King. Jeszcze zagranie, jak to się skończy, Narsing. Mamy okazję do zdobycia bramki, obyś udało się ją wykorzystać. Niekryty Bony nie otrzymuje nadal podania. Luciano Narsing. Holender ładnie się przedarł, zagrał na pole karnej. Kapitalnie król. No, interwencja, naprawdę stadion świata. No i koniec spotkania. Zwycięstwo to jest najważniejsze, zaledwie 1 do zera, a jest to bardzo cenne zwycięstwo, bo kolejny raz nie dajemy odskoczyć czołówce, będziemy do nich mieli max stratę trzech punktów, przy czym czołówka to dla mnie miejsca obecnie 3-5. Bo dwie pierwsze drużyny są poza naszym zasięgiem ocena meczowa 7-0, bez większych błędów Jana Bednarka, więc ciężko się o coś tak przyczepić. Tak naprawdę najśmieszniejsza sytuacja to ta z Delanejem, gdy dostał w twarz, po tym rzucie rożnym, tam było takie zamieszanie: nikt nie trafił w piłkę aż ostatecznie Delani. No dostał po twarzy. No. Renato Sanchez czy będzie piłkarzem meczu, no innej opcji nie było. Zdobywca zwycięskiej bramki. Mulder dwie interwencje, król dwie interwencje, ale nasz bramkarz na całe szczęście zachował czyste konto. I przejdźmy dalej. No i jesteśmy już po drugim spotkaniu. Najważniejsze to drugie zwycięstwo, i nadal do trzeciego miejsca tracimy zaledwie trzy punkty. Zobaczcie, jakie to jest piękne. Praktycznie raz potknie się Liverpool. I zrównamy się z nimi punktami, chociaż jeszcze musi się ekipa Chelsea potknąć i Manchester United. No, trochę skomplikowana sytuacja, no ale wiecie, nadzieja umiera ostatnia i będziemy walczyć do samego końca, bo nie mamy nic do stracenia. W następnym materiale mamy mecz Huddersfield i Southampton. Starcie z byłym klubem no, zawsze jest ciekawe. Oni znają nas, my znamy ich. Kto wygra? Zobaczymy. Oczywiście ja liczę, że drużyna słonzi, a w tym odcinku to było na tyle. Ja już Wam bardzo dziękuję za ten materiał, no i oczywiście zapraszam Was na następny. Trzymajcie się!